Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Jenny Blackhurst zatytułowanej Czarownice nie płoną. Przełożyła Izabela Matuszewska. Czyta Aneta Todorczuk. Mamie i tacie, nie mogłabym prosić o więcej. Prolog. Imogen, to ty? Kobieta w telefonie mówi bez tchu, gorączkowo poznaje ją natychmiast. Uspokój się, Saro, proszę. O co chodzi? O Eli, odpowiada Sara Jefferson drżącym głosem. Wyszła ze szkoły w czasie przerwy obiadowej. Nie wiem, dokąd poszła. Wzdycham. Powtarzaj za mną. To nie twój interes, nie twoja broszka. Saro, nie pracuję już przy sprawie Eli. Odsunęli mnie. Nie powinnam się nawet interesować jej wagarami. Nie rozumiesz. Sara mówi coraz natarczywiej. Nie martwię się o Eli, tylko o Lili. Machinalnie kładę dłoń na brzuchu i dopiero po chwili przypominam sobie, że dziecka już tam nie ma. Co się stało z Lili? Odgłos, który wydaje Sara, nie jest chlipnięciem ani jękiem, lecz czymś pomiędzy jednym a drugim. Znikła. Eli ją zabrała. Rozdział pierwszy Eli Eli leży na nieswoim łóżku w obcym pokoju i nasłuchuje odgłosów obcej rodziny, która na dole ogląda telewizję. Pociera kciukiem krzesiwo zapalniczki. W górę strzela pomarańczowy płomień, po czym znika, kiedy Eli cofa palec. Pstryk, płomień, Pstryk, płomień, pstryk, płomień. Przeciąga koniuszkami palców przez wierzchołek płomienia i ze zdziwieniem zauważa, że jej nie zabolało. Próbuje ponownie, tym razem wolniej. Czuje gorąco, ale nic więcej. Wsuwa palec głębiej w niebieski żar i trzyma, aż ból przeszywa jej ciało. Mimo to nie jest tak źle. Przeciwnie, jest wspaniale. Czy tak się czuli jej rodzice? Wyzwalająca tortura. Znowu wkłada dłoń do ognia, tym razem aż po nasadę, nieruchomieje i czeka na ból. Kiedy nadchodzi, jest silniejszy. Z szoku Eli puszcza przycisk zapalniczki, serce jej wali, ale zapala znowu. Pstryk, płomień. Dokładnie kiedy jej nozdrza zaczyna lizać smród przypalonego ciała, otwierają się drzwi i w progu staje jej przybrana siostra, Mary. Na widok Eli oczy robią się jej okrągłe, a szczęka opada jak kotom z kreskówek. Eli, co ty wyprawiasz? Chwyta ją za rękę i odciąga od ognia. Zwariowałaś? Zrobisz sobie krzywdę. W tym momencie dłoń Eli. Przeszywa rozpalony do białości ból, zdziwiona spuszcza wzrok i widzi, jak na skórze już tworzą się pęcherze wypełnione płynem. Ja. Nie wiem, tylko się bawiłam, to wcale nie bolało. Patrzy na swoją dłoń z łagodnym zaciekawieniem. Teraz boli. Mary delikatnie ściska jej ramię. Chodź, pomogę ci. Posmarujemy ranę maścią, owiniemy bandażem i powiemy mamie, że się skaleczyłaś, kiedy pomagałaś mi przy obiedzie. Eli patrzy na poparzoną skórę i wyobraża sobie, jak pęcherze rozprzestrzeniają się po całym ciele, jak pokrywają jej ramię, barki, szyję. Mary z niedowierzeniem kręci głową. Będę ci codziennie zmieniać opatrunek i smarować maścią ale jeśli rana się nie zagoi, to trzeba będzie wymyślić inną historykę. Patrzy z troską na Eli. Co ci strzeliło do głowy? Myślisz, że twoja mama by się ucieszyła, gdyby zobaczyła, co sobie robisz? Moja mama nie może niczego widzieć, prawda? Moja mama nie żyje. Eli ma uczucie, jakby jej brzuch wypełnił się zielonym, pulsującym szlamem. Niczym pomarańcza, która gnije w środku, lecz trującego miąższu nie widać pod nietkniętą skórką. Nie jest taka jak Mary. Nie przypomina mieszkańców tego domu. Niektórzy to wiedzą. Potrafi to wyczytać w oczach ludzi spotykanych na ulicy. Przechodzą na drugą stronę, chwytają swoje dzieci za rączkę trochę mocniej niż zwykle, chociaż właściwie nie wiedzą, dlaczego to robią. Eli wie, wie. W niej Dostrzegają, ale cię obserwuję, Nie wolno ci o tym zapominać, naciska Mary. Twoja mama patrzy z nieba i wszystko widzi, i chce, żebyś była szczęśliwa, żebyś o siebie dbała, żebyś dorosła i założyła własną rodzinę. Tego by chciała, gdyby tu była i tego chce tam, gdzie jest teraz. Musisz się przystosować, Eli. Wiem, że to trudne. Wiem, że nie jesteśmy twoją rodziną, ale musisz się postarać. A może ja nie mam ochoty się starać? Może wcale nie chcę należeć do waszej rodziny. Posłuchaj Eli. Wiem, jak ci ciężko. Widziałem wiele dzieci, które przewijały się przez nasz dom. Te dzieci przepełniał gniew, bo nigdy nie zaznały miłości. Ale z tobą jest inaczej. Ty wiesz, co to znaczy być kochaną i żyć w domu pełnym ciepła i współczucia? Może teraz tego nie czujesz, ale nie straciłaś tego na zawsze. Nie wolno ci się obwiniać o to, co się stało, nieważne co ci mówią ludzie. Eli kiwa głową, ale w środku wie, że Mary nie ma racji. Mary jest starsza i myśli, że wie wszystko lepiej, ale to nieprawda. Nie zna jej. Nikt jej nie zna. Rozdział drugi Imogen. Drzewa rosnące po obu stronach drogi prowadzącej do Lichoty tworzą nad głowami baldachim i rzucają na asfalt cień nakrapiany centkami przedzierających się między liśćmi promieni słońca. Mrużę oczy mam wrażenie, jakbym jechała cudownym tunelem do swojego ostatniego punktu przeznaczenia. Na sam koniec drogi. Thomas Wolf powiedział, że nie ma czegoś takiego jak powrót do domu, i może powinnam była o tym pamiętać, zanim się uparłam, żeby wysłać CV na to stanowisko, a tym samym uruchomiłam łańcuch wydarzeń, które po piętnastu latach wiodą mnie z powrotem do rodzinnego miasta. Może powinnam być rozsądniejsza, powinnam wyzbyć się złudzeń. Przed nami leży lichota, brzydka. I odstręczająca, tak jak sugeruje jej nazwa, nędzna i chuderlawa. Przywodzi na myśl salę luster. Każdy kąt jest koślawy i zdeformowany. Nie ma znaczenia, z jakiego miejsca się na nią spojrzy, coś zawsze jest nie tak. Domy o szaroburych frontach stoją porzucone i opustoszałe. Populacja topnieje. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że Lichota była niegdyś wspaniałym miastem. Uchwycony w przelocie fragment majestatycznego budynku lub uderzająco piękna rzeźba, może nasunąć myśl, że ktoś kiedyś wiązał z tym miejscem wielkie plany, lecz dawno je porzucił. Nawet gdy byłem dzieckiem, rodzinne miasto budziło we mnie w tej samej mierze fascynację, co wstręt. Ta sama magnetyczna siła przyciągała tu deweloperów oraz firmy budowlane, i ten sam niewyjaśniony lęk i przeczucie grozy wyganiały ich stąd z opowieściami o nieużytkach i uciążliwej gospodarce przestrzennej na ustach. Bo kto chciałby się przyznać, że zrezygnował z obiecującego interesu i stracił nawet dziesiątki tysięcy dolarów z powodu odczuć? Prawie o nich zapomniałam. Tyle czasu spędziłam bezpiecznie otulona oparami miejskiej doczesności, świadomie spychając w niepamięć całe swoje dzieciństwo, że teraz, nawet kiedy zaciskam oczy i próbuję ze wszystkich sił, aż zaczyna mnie boleć głowa, z trudem udaje mi się przywołać wspomnienia dawnego życia. Mimo, że słońce świeci oślepiająco, panuje dotkliwy chłód. Nowy dzień na nowy początek, powiedział dziś rano Dan. To dobry omen, znak, że postępujemy właściwie. Nie wierzę w znaki i omeny. Uśmiechnęłam się, lecz twarz musiała mnie zdradzić, bo mąż położył mi delikatnie dłoń na łokciu i powiedział. Będzie wspaniale, jak wakacje na wsi. Oboje zyskamy przestrzeń do życia, będziemy mogli odetchnąć pełną piersią. Nie wspomniał tego, o czym naprawdę myślał o rodzinie i byłam mu za to wdzięczna. Wakacje? Nie sądziłam, że pisarze miewają coś takiego jak wakacje. Ja w każdym razie nie mam. Za cztery dni zaczynam nową pracę. Wiesz o czym mówię? O wakacjach od tego wszystkiego. Wskazał gestem strony okna i falujących tłumów, ludzi spieszących zwinnie ulicą, chociaż nie podnosili wzroku z nad smartfonów. Na mężczyznę w kolorowej pelerynie rozdającego puste koperty, które, jak wiedziałam z doświadczenia, zawierają dobre wibracje, na kierowców naciskających klaksony nasadą dłoni, jeśli samochód przed nimi zwolnił poniżej pięćdziesięciu pięciu kilometrów na godzinę. Od ludzi, od pośpiechu, od codziennego młyna. tego nam trzeba po tym głównie, przez które przeszłaś. Główno, przez które przeszłam. Jakby to, co się wydarzyło w Londynie, można było zbyć, jak zwyczajny pech. Pojawiają się pierwsze zabudowania, stodoły przerobione na domy, nowe rezydencje, które wyrosły, kiedy przemysł budowlany znowu poczuł grunt pod nogami. Kiedy byłam tu ostatnio, w tym miejscu rozciągało się szczere pole. Okolica wygląda tak, jakby ktoś chciał dać lichocie drugą szansę. Dan trąca mnie łokciem i wskazuje okno. Widzisz je? Kiedy sprzedamy dom twojej mamy, możemy kupić sobie coś takiego albo wybudować. Uśmiecham się szeroko. A co ty wiesz o budowaniu domów? Mówię o prawdziwych domach, nie tych twoich fikcyjnych światach. Budowanie ich nie jest takie proste, jak tworzenie ich na papierze. Tak może powiedzieć tylko ktoś, kto nigdy nie próbował opisać zamku na pustyni widzianego oczami orka. Przez chwilę udaje urażonego, po czym odpowiada takim samym łobuzerskim uśmiechem. Dobrze, więc na razie pozostańmy przy opcji kupienia gotowego domu, dużego, z przestronnym wnętrzem. I z basenem, oraz naszymi inicjałami wyrytymi na marmurowej podłodze w holu uzupełniam ze śmiechem. Masz rozbuchane wyobrażenia o domu starej babci Tandy. O jego wartości najlepiej świadczy fakt, że mamie nigdy nie przyszło do głowy, aby go sprzedać. Na słowo mama ściska mnie w żołądku. Ona nie żyje i mogę. Drogi wjazdowej do miasta nie spowijają pełznące obłoki szarej mgły. Na poboczu nie stoi wysuszona starucha ostrzegająca nas z wyciągniętym sękatym palcem, abyśmy nie wjeżdżali dalej. Na tablicy głoszącej witamy w lichocie. Nie siedzi czarny kruk, kraczący nigdy więcej. Mimo to groza zaciska lodowate szpony wokół mojej piersi i przez chwilę nie mogę złapać oddechu. Tablica jest zniszczona i zmurszała. Napis tak spłowiały, że u nikogo nie może wzbudzić myśli o ciepłym powitaniu. Kiedy na niego patrzę, litery ciemnieją, jakby na moich oczach pokrywały się czarną pleśnią. Kilka metrów dalej skręca w lewo droga prowadząca do domu mojej mamy. Czuję w piersi ucisk. Jezdnia rozmywa mi się przed oczami. Wyciągam rękę i chwytam dana za ramię. Nie jedź tam. Z mojego gardła wydobywa się ledwo słyszalne harczenie. Dan zerka na mnie z ukosa. Na jego twarzy maluje się troska. Zwalnia. Im, co się stało? Mam się zatrzymać? Zerkam ponownie na tablicę. Nadal nie wygląda zachęcająco, ale nie widzę już czarnej pleśni na literach, a na moje policzki powracają kolory, ponieważ rumienie się ze wstydu. Co się ze mną dzieje? Przed nami leży Lichota. Obserwuję. Czeka. Nie, nie, nic mi nie jest. Kłamie. Pomyślałam tylko, że zanim pojedziemy do domu, Moglibyśmy wpaść do miasta i kupić coś do zjedzenia na wynos. Nie wiem, czy włączyli już prąd. Dan kiwa lekko głową, ale z jego czoła nie znikają zmarszczki zatroskania. Ostatnio ciągle się o mnie martwi. Dobry pomysł, zgadza się, spoglądając przez ramię. Mogłem to wcześniej zaproponować. Chociaż uważam, że powinniśmy zrobić zakupy, bo wątpię, żeby restauracje w twoim rodzinnym mieście miały zbyt bogatą ofertę. To nie jest moje. Zaczynam, po czym wzruszam ramionami. Przynajmniej przestało mi walić w piersi. Tam jest frytkarnia, przynajmniej kiedyś była. Dan mija drogę do domu i jedzie prosto do głównej ulicy miasta, półtora kilometra dalej. Przypominam sobie, jak chodziłyśmy spami długimi, wąskimi uliczkami do sklepu. Jak przekonywałyśmy starszych chłopców, żeby nam kupili alkohol, a w zamian obiecywałyśmy się z nimi podzielić. Jak ubiegałam się o weekendową pracę w sklepie, chociaż nie wierzyłam, że uda mi się wygrać rywalizację z Michelle Hoffman czy Teresą Johnson. Zastanawiam się, co teraz robią te dziewczyny. Mam małoduszną nadzieję, że nadal sprzedają zaladą na rogu ulicy. Podoba mi się to. Że będziemy mieli wszystko, co najlepsze z obydwu światów. Dan przerywa pełne zadumy milczenie, które zapanowało w samochodzie. Piękny i cichy wiejski krajobraz oraz śródmiejską ulicę ze sklepami kilometr od domu. Nadal będę mógł biegać rano po świeże bułeczki i kawę. Nadal? Wybucham śmiechem na myśl o moim mężu w białym fartuszku z falbankami, biegnącym po świeży chleb do piekarni. Kiedy ty robiłeś takie rzeczy? Przyznaję, że gdy wyobrażałam sobie, jak to jest mieć męża w domu, bardziej myślałam o kimś w rodzaju gosposi niż przerośniętego nastolatka oglądającego Netflixa i wyjadającego najlepsze smakołyki. Nie jestem mężem w domu, tylko artystą. No cóż, panie bestseller. Więc w czasie, kiedy ja oswajam ze szkołą wszystkie te dzieciaki, które dzięki tobie bujają w chmurach, mógłbyś przynajmniej zorganizować rano świeży chleb i kawę. Dan uśmiecha się promiennie, a ja natychmiast żałuję swojej beztroskiej nonszalancji. Nie wolno mi zapominać, że każda tego typu uwaga podsyca tylko jego pragnienie, aby jak najszybciej założyć rodzinę. Nie rozumie, że na dźwięk słowa dziecko ściska mnie w żołądku. Odwracam głowę i wyglądam przez okno z nadzieją, że mój mąż odbierze to jako sygnał końca rozmowy. W sobotnie popołudnie główna ulica miasta przypomina godziny świtu w Londynie. Moją uwagę przyciągają dwie dziewczynki, stojące na chodniku twarzami do siebie. Jedna ma długie, ciemne włosy, zasłaniające twarz. Wygląda, jakby wrosła w ziemię, podczas gdy druga, atrakcyjna blondynka, ubrana zbyt dorośle, pochyla się i coś do niej mówi. Może w coś grają, lecz odnoszę wrażenie, że jest w tej scenie coś dziwnego. Właśnie przejeżdżamy obok nich i zamierzam zwrócić na nie uwagę Danowi, lecz w tym samym momencie blondynka cofa się kilka kroków w kierunku ulicy. Uważaj, wołam ostrzegawczo. Ona wygląda jakby... Moje słowa zamieniają się w krzyk. Dziewczyna wypada na jezdnie prosto pod nasz samochód, a ja zaciskam oczy. Słyszę pisk hamulców, a po sekundzie głuchy łoskot. Rozdział trzeci. Eli. Dzień ciągnął się chyba dłużej niż całe wakacje. Chociaż rok szkolny zaczął się sześć tygodni temu, Sara dopiero teraz zabiera je do sklepu. Bo Mary chyba dosłownie z dnia na dzień urosły cycki i trzeba jej kupić nowe bluzki. Eli pewnie odziedziczy stare, workowate, spłowiałe ubrania po przybranej siostrze. Sara w nieskończoność biadoliła nad cenami. Ma jedną z tych swoich list i ustalony budżet, chociaż biedna, młoda sprzedawczyni w nieskończoność tłumaczyła jej, że są jedynym dystrybutorem w mieście i w całej okolicy nie znajdzie nic tańszego. Eli kopie z nudów w regał na stoisku, Mary rzuca jej od czasu do czasu współczujące spojrzenie i wtedy wchodzi ona, Naomi Harper. Jakby mało było nieprzyjemności, jak na jeden dzień. Matka Naomi wita się z Sarą niczym stara przyjaciółka, chociaż Eli nigdy nie widziała, żeby zamieniły ze sobą choćby słowo. Wybuchają huralnym Co za niespodzianka, wy też tutaj i co tam u was? Następnie mama Naomi posyła córce czułe spojrzenie i oznajmia, że dziewczyna dosłownie wystrzeliła w ciągu ostatnich tygodni. I nie ma pojęcia, że choćby kupiła swojej drogiej latorośli najdłuższe spódnice, Naomi i tak podciągnie je, gdy tylko wyjdzie za próg domu, myśli Eli. Mary, która jest cztery lata starsza od obu dziewczynek i prawie nie zna Naomi Harper, rzuca Eli pytające spojrzenie, lecz ta tylko wzrusza obojętnie ramionami. Boże, co za koszmar. Nie sądziłam, że nawet w weekend będę musiała oglądać twoją paskudną gębę. Syczy Naomi ze złośliwością godną dużo starszej dziewczyny. Eli wyobraża sobie strzałę, wylatującą z jej ramienia i przebijającą lewe oko Naomi. Widzi krew i ropę sączącą się ze zmasakrowanego oczodołu, ale nie odzywa się ani słowem. Język połknęłaś, czy co? Naomi marszczy brwi, widząc, że Eli nie reaguje na prowokacje. Zachowuje się trochę jak małe dziecko, które trąca patykiem gniazdo os i niecierpliwi się, że nic ze środka nie wylatuje. No dalej, Eli odśmierdzieli, powiedz coś. Eli zaciska pięści, aż bieleją jej kłykcie. Nie może się rozgniewać, ale to takie trudne kiedy policzki aż palą, a serce wali w piersi coraz szybciej. Patrzy na Mary, lecz chociaż skupia się ze wszystkich sił, nie potrafi nakłonić swojej przybranej siostry, żeby się odwróciła i grzmotnęła naomi w twarz. Pragnie, aby Sara oznajmiła, że to miejsce jest za tanie na ich gust. Pragnie zobaczyć, jak żedną uśmiechy na twarzach tej okropnej dziewuchy i jej podłej matki. Niestety nic takiego się nie dzieje. Dzieje się natomiast coś innego. Naomi Harper, bez najmniejszego ostrzeżenia, wyciąga rękę i strąca z regału cały rząd tenisówek, tuż za plecami Eli, po czym błyskawicznie odskakuje, żeby nikt nie zdążył zauważyć. Eli, wykrzykuje Sara i, purpurowiejąc na twarzy, rzuca się, żeby posprzątać bałagan to zrobiłaś? Nie ma sensu protestować. Sara i tak nie słucha, a Naomi i jej matka wymieniają spojrzenia, jakby Naomi mówiła, a nie mówiłam? Tylko Mary przygląda się podejrzliwie Eli i jej koleżance ze szkoły. Czy mogę zaczekać na dworze? pyta Eli. Wie, co się stanie, jeśli wpadnie w złość. Chociaż w tej chwili nienawidzi naomi z całego serca, zdaje sobie sprawę, że może zrobić tylko jedno, aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli wycofać się. Pójdę z tobą, proponuje Mary, ale Sara kręci głową. Musisz przymierzyć bluzkę. Eli jest dużą dziewczynką i może poczekać pięć minut przed sklepem. To prawda. I gdyby sprawa się na tym zakończyła, wszystko byłoby dobrze, gdyby tylko Naomi została w środku. Niestety, kilka minut później, dziewczyna stoi tuż koło Eli i znowu sączy z ust jadowitą żółć. Wszyscy w szkole się zastanawiają, dlaczego jesteś takim dziwolongiem. Wiesz o tym? Zostaw mnie w spokoju, Naomi, ostrzega Eli. A ja wiem, ciągnie dziewczyna, nie zwracając na nią uwagi cofa się o krok. Prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że tym, co zamierza powiedzieć, nie trąci patykiem gniazda os, tylko roztrzaska je, rozerwie na strzępy i zajrzy do środka. Chcesz usłyszeć, co ja wiem? Nie, odpowiada Eli. Jej serce kołacze się niespokojnie w piersi, zaczynają ją mrowić ręce. Wie, że coś się za chwilę stanie, ale jest bezsilna. Nie może tego powstrzymać. Może tylko patrzeć jak przypadkowy obserwator na rozgrywającą się scenę. Zamknij się. Coś ty powiedziała? Zamknij się? Do mnie? Naomi wytrzeszcza na nią oczy z niedowierzaniem. Nie ma o niczym pojęcia. Jeszcze. Po prostu przestań. I wróć do środka, ostrzega Eli. Gniew wzbiera w niej jak mały kłębek wełny, który rośnie i rośnie i robi się coraz twardszy. Myślisz, że mnie przestraszysz? Wyglądam, jakbym się bała? Eli wbija w nią wzrok. Jej oczy jeszcze bardziej ciemnieją z wściekłości. A powinnaś się bać, Naomi Harper. Powinnaś. Idź stąd, musisz odejść. Idź stąd, mamrocze, zanim coś ci się stanie. W co ty pogrywasz? pyta Naomi. Jej głos jest tak samo arogancki jak przed chwilą, tak samo rozkazujący, lecz teraz pobrzmiewa w nim jakaś nuta niepewności, może nawet strachu. Rety, ale z ciebie szajbuska. Robi krok naprzód. Wyciąga rękę, żeby popchnąć ją w ramię. Idź stąd, nakazuje Eli. Tym razem głośniej. Dłoń Naomi opada, nie dosięgnąwszy celu. Eli zaciska pięści i zamyka oczy. Panuj nad sobą. Panuj nad sobą. Co ty robisz? Naomi cofa się o krok. Co ty tam mamroczesz? Przestań. Przestań natychmiast. Cofa się jeszcze bardziej, krzywo stawia nogę i potyka się. Słowa Eli nabierają mocy. Nadal nie otwiera oczu, a jej wargi powtarzają w kółko. Idź stąd. Idź stąd. Idź stąd. Naomi prawie nie zauważa, że jej pięta trafia na krawężnik, ale serce wyczuwa okropny moment, kiedy traci równowagę, muci ramionami powietrze i wypada na ruchliwą jezdnię. I chociaż za jej plecami trąbi klakson, piszczą hamulce i krzyczą ludzie, Naomi Harper słyszy tylko te słowa. Idź stąd, idź stąd, idź stąd! Rozdział czwarty. Imogen. Gwałtowne hamowanie rzuca mną do przodu. Przerażona odrywam dłonie od oczu, spodziewając się widoku zwiniętego dziecięcego ciała, lecz zamiast tego widzę oszołomioną dziewczynkę siedzącą na jezdni, a przed nami samochód, w który Dan uderzył, aby ją ominąć. Rzucam się do drzwi i kiedy klękam obok dziewczynki, z najbliższego sklepu wypadają dwie kobiety, a zaraz za nimi nastolatka, starsza od dziewczynek, które widziałam na ulicy. Wrzask pierwszej kobiety przeszywa powietrze niczym gorący nóż rozcinający masło. Naomi. Przypada do oszołomionego dziecka na jezdni i przyciska je do piersi. Niech ktoś wezwie pogotowie. Co się stało, kochanie? Naomi rozgląda się w szoku, przenosi wzrok z samochodu na drugą dziewczynkę. Wypadła nam prosto pod koła wyjaśniam, pragnąc jak najszybciej oczyścić nas z winy, ale kobieta nawet na mnie nie patrzy. To ona ci to zrobiła? Wskazuje palcem dziewczynkę stojącą na chodniku i Naomi kiwa głową. Jej matka wstaje i odwraca się z wściekłością wyrytą na twarzy. Coś ty jej zrobiła? Druga kobieta i nastoletnia dziewczyna stają przed oskarżoną, jakby ją osłaniały. Eli, co się stało? pyta gorączkowo ta pierwsza. Czyżby matka? Co zrobiłaś, Naomi? Eli nie odpowiada, tylko bez słowa wpatruje się w Naomi. Czy to gniew płonie w jej oczach, czy strach? Mogłaś ją zabić, wrzeszczy matka Naomi. Ona próbowała zabić moją córkę. Chwileczkę, wtrącam się. Wyciągam rękę, aby uspokoić sytuację, zanim wymknie się spod kontroli. Jak ona może tak wrzeszczeć na wstrząśnięte dziecko? Wiem, że denerwuje się pani o córkę, ale to nie powód, żeby od razu rzucać oskarżenia. Przepraszam, a kim pani jest? Matka Naomi piorunuje mnie wzrokiem, a ja już wiem, że nie znoszę tej kobiety. Wygląda na to, że jestem jedyną osobą, która widziała, co tu zaszło. Ta dziewczynka, masz na imię Eli, tak? Odwracam się do dziecka, lecz ono milczy. Jej mama odpowiada skinięciem głowy. Eli, nawet nie dotknęła Naomi. Myślę, że powinna się pani nieco uspokoić. Uspokoić się? Czy pani ma dzieci? Matka Naomi nie czeka na moją odpowiedź. Gdyby pani miała dzieci, wiedziałaby pani, jakie to uczucie, kiedy ktoś je wpycha pod samochód. Ona nie. Co się dzieje? Obok mnie zjawia się Dan i opiekuńczo kładzie mi dłoń na ramieniu. Nic się jej nie stało? A tobie? Blady ze zdenerwowania patrzy na Naomi, która stoi na brzegu ulicy. Krzyżuje ramiona na piersi. Tylko spokojnie i mogę. Nie daj się wyprowadzić równowagi. Dan i tak już wystarczająco się o ciebie martwi. Nic jej nie jest, Dan. Nie potrąciliśmy jej. Staram się mówić cicho i spokojnie, nie okazywać zdenerwowania. Ze mną też wszystko jest w porządku. A z tobą? Nie uderzyłeś się? Chyba ktoś już zadzwonił po pogotowie. Może powinniśmy wezwać policję? Nie chcę, żeby ktoś nas oskarżył o ucieczkę z miejsca wypadku. Milknę raptownie, uprzytomniwszy sobie, że moja paplanina jest efektem szoku, który właśnie dochodzi do głosu. Przez chwilę byłam pewna, że ją uderzyliśmy, że ją zabiliśmy. Dan przyciąga mnie do siebie i przytula, a ja poddaję się uspokajającemu objęciu jego mocnych ramion. Już wezwałem policję, oznajmia. Rozmawiałem też z kierowcą tego samochodu. Wygląda na to, że wszyscy są cali i zdrowi, poza samochodami. Diabli wezmą ubezpieczenie. Nie wszyscy są cali i zdrowi. Warczy matka Naomi, która najwyraźniej nie ma najmniejszego zamiaru się uspokoić. Moja córka, jej słowa toną w odgłosach podjeżdżającej karetki i wozu policyjnego. Och, chwała Bogu, nareszcie. Dostaliśmy zgłoszenie, że potrącono dziewczynkę, mówi ratownik z Pogotowia, patrząc na przemian na Naomi i Eli. Kazaliśmy nikogo nie ruszać. Samochód jej nawet nie dotknął. Odzywamy się jednocześnie z Danem. Sama się od razu podniosła. Policjant odwraca się do mojego męża. Czy to pan prowadził pojazd? Dan kiwa głową, a wtedy funkcjonariusz wyjmuje długopis i notatnik. W takim razie proszę opowiedzieć, co się stało. Co się stało? naskakuje na niego matka Naomi. Powiem panu, co się stało. Ona próbowała zabić moją córkę. Wyciąga palec w stronę Eli. Która nadal stoi bez ruchu, z twarzą jakby obleczoną maską. Popchnęła ją! Zaraz, zaraz, przerywam jej. Czuję, jak twarz czerwienieje mi z gniewu. Eli stała daleko od pani córki, kiedy ta upadła. Widzieliśmy je. Dzieliło je co najmniej pół metra. Naomi cofnęła się i przewróciła na jezdnie. To prawda! Odzywa się nastolatka stojąca obok roztrzęsionej kobiety. Widziałem ze sklepu, mamusiu. Eli jej nie dotknęła. Podchodzi i obejmuje Eli, na co dziewczynka wtula twarz w jej ramię. Czy pan również to widział? pyta policjant, patrząc na Dana. Na pewno tak. Dan zerka na mnie, jakby szukał potwierdzenia. Tak, to znaczy to się wydarzyło tak szybko, ale z całą pewnością nie widziałem, żeby ktoś kogoś popychał. Chcecie komuś wmówić, że moja córka sama przewróciła się na ulicę? Pyta matka Naomi, jeszcze bardziej rozwścieczona. Ona ma dwanaście lat, nigdy się nie przewraca. Powiedz im, Naomi, powtórz to, co mi powiedziałaś. Ja. Naomi wygląda jak zając, złapany w reflektory samochodu. Ona, ja, ja upadłam, kończy cicho. Jej matka wygląda, jakby ją spoliczkowano. Trochę mi wstyd, ale zalewa mnie fala triumfalnej radości, kiedy jej policzki oblewa rumieniec. Przecież powiedziałaś? Pomyliłam się. To był wypadek, w porządku? Czyżby to strach przemknął po jej twarzy? Jeśli tak, to chyba nikt poza mną tego nie zauważył. Widzę, że nikt tu nic nie zrobi, fuka jej matka. Chodź naomi. Chwyta córkę za ramię, lecz ratownik wyciąga rękę, żeby ją powstrzymać. Przepraszam, ale skoro tu przyjechaliśmy, to musimy zbadać pani córkę. Przecież pan słyszał, co powiedziała. Przewróciła się. Samochód jej nawet nie dotknął. Nie szkodzi, trzeba to sprawdzić. Mężczyzna uśmiecha się przepraszająco. Nie dopełniłbym obowiązków, gdybym tego nie zrobił. A ja muszę zebrać od Państwa zeznania, informuje policjant. To nie potrwa długo, chyba że chce Pani złożyć oskarżenia o usiłowanie zabójstwa. Z przyjemnością patrzę, jak twarz matki Naomi po raz drugi oblewa się rumieńcem. Dobrze jej tak. Nie, wygląda na to, że to nie będzie konieczne. Patrząc na obie dziewczynki. Trudno ocenić, co naprawdę między nimi zaszło. Przez cały czas trwania dyskusji Eli ani razu nie próbowała się bronić. Prawdopodobnie sparaliżowana despotycznym zachowaniem matki Naomi. Dopiero teraz mogę jej się przyjrzeć. Jest blada jak prześcieradło. Wzrok ma martwy, ale trudno dziwić się dziecku, które przed chwilą przeżyło słowną napaść dorosłej kobiety. Próbuję uchwycić jej spojrzenie żeby ją pocieszyć, lecz nie patrzy w moją stronę. Czy możemy poczekać w samochodzie? Pytam policjanta. Pragnę jak najszybciej odciąć się od tej klaustrofobicznej sceny. Na szczęście policjant kiwa głową. Jeśli nic się państwu nie stało i z samochodem wszystko w porządku, to możecie zjechać tutaj, wskazuje krawężnik. Jeśli nie, możemy poprosić lekarza, żeby najpierw zajął się wami. Nie, nie, nic nam nie jest, odpowiada Dan. Zjedziemy na bok i poczekamy. Wracamy do samochodu i sprawdzamy maskę. Kierowca drugiego pojazdu wysiadł i rozmawia z policjantem. Ciekawa jestem, co mu mówi. Czy on również widział dziewczynki na chodniku przed wypadkiem? Uszkodzenia naszego wozu nie wyglądają tak źle, jak można by sądzić po odgłosie uderzenia, i na szczęście silnik odpala bez problemu. Danowi lekko drżał dłonie na kierownicy. Chryste. To się nazywa wjazd do miasta, mówi. Wszystko w porządku? Kładzie mi dłoń na udzie. Jest ciepła i działa uspokajająco. Po dziesięciu latach wspólnego życia nadal czerpie siłę z jego dotyku, niczym sukub. Wysysysam z niego spokój i wchłaniam w swoje ciało. Zawsze tak na mnie działał. Kiedy się poznaliśmy, miałam ochotę leżeć z głową na jego piersi, i oddychać jego ciepłym, pokrzepiającym oddechem. Z roztargnieniem kiwam głową. Tak, wszystko w porządku, mamrocze. Przyglądam się dziewczynkom stojącym w towarzystwie policjanta i ratownika. Kobiecie, która tak pochopnie oskarżała dziecko o usiłowanie zabójstwa, i drugiej, która nie zrobiła nic, by bronić córki przed oszczerstwami. Gdzie ja nas przywiozłam? Rozdział 5. Imogen. Jedyna frytkarnia na głównej ulicy miasta rzuca się w oczy jak zakonnica w klubie nocnym. Chromowane drzwi, szyld z ledowym napisem O Solamio oraz srebrnym kształtem, który miał być zapewne migoczącą rybą, w niczym nie przypominają lokalu, który pamiętam z dzieciństwa poszarzałej białej farby, łuszczącej się i odpadającej płatami od drewnianego szyldu, ze spłowiałym niebieskim napisem niechętnie ogłaszającym frytkarnia. Zastanawiam się kto stoi za tym liftingiem i modną zmianą nazwy, bo na pewno nie galaretowaty roj o nalanej twarzy, który za moich czasów był tu kierownikiem. Uśmiecham się, wyobrażając sobie niesmak, który musiał odmalować się na jego ponurym obliczu, kiedy zobaczył migoczącą rybę wciąganą na honorowe miejsce jego ostentacyjnie nieatrakcyjnego lokalu. Jednak ku memu zdumieniu za ladą stoi ten sam roj i nie wygląda nawet o jeden dzień starzej niż piętnaście lat temu jakby przyszedł na ten świat jako w pełni uformowany pięćdziesięciolatek i od tej pory, ze stoickim spokojem, odmawia poddania się działaniu upływającego czasu. Paskudna historia. Trgam na dźwięk głosu dochodzącego z za moich pleców. Odwracam się i na jednym z czterech błyszczących srebrnych krzeseł widzę siwiutką kobiecinę, która prawie cała swoją postacią wtapia się w tło ściany w modnym, gołębim kolorze. Twarz, włosy, ubranie, wszystko wydaje się kompletnie pozbawione barwy. Uśmiecham się niepewnie, aby pokryć zaskoczenie. Mogło się skończyć dużo gorzej. Uprzedzając moją odpowiedź, Dan zdobywa się na swój najbardziej jowialny ton. ściska mi szybko dłoń. Zastanawiam się, czy czuję, że cały czas lekko się trzęsę. Na szczęście skończyło się na zdartym kolanie i wgniecionej masce. — O tak, synu, to było awaryjne hamowanie, co się zowie — wtrąca swoje trzy grosze roj. W jego głosie dźwięczy życzliwość, której nie pamiętam z czasów dzieciństwa. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek w tym mieście przejawiał zbyt wiele życzliwości, poza pami... I jej rodziną. Mogło dojść do prawdziwego nieszczęścia. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Podsumowuje, żeby uciąć rozmowę na ten temat. Siwa kobieta jednak nie zwraca uwagi na moją aluzję. Młoda herperówna ma szczęście, że trafiło na was. Mało kto w tych okolicach umiałby tak szybko zareagować. Ale w końcu w jej oczach zapala się lodowaty błysk. Kto by się spodziewał, że dziewczyna w tym wieku może wypchnąć na ulicę drugie dziecko, prawda? Dan rzuca mi znaczące spojrzenie. Wyczytuje w nim milczącą prośbę, żebym nie dała się wciągnąć w dyskusję. Nie gryź i mi. To nie twoja broszka. Ona jej nie wypchnęła, oznajmiam i słyszę, jak mój mąż wypuszcza z piersi powietrze. Domyślał się, że się nie powstrzymam. Widzieliśmy to oboje, prawda, Dan? Mój mąż przytakuje skinieniem głowy. Tak. Ta dziewczynka jej nie popchnęła. I tu się mylicie. Kobieta uśmiecha się przebiegle. Ta dziewczyna nie musi nikogo dotykać, żeby zrobić to, co chce. Siedziałam tu i widziałam, co zrobiła. Unoszę brwi. Nie rozumiem. Chce pani powiedzieć, że wypchnęła ją, chociaż jej nie dotknęła? To jakiś obłęd. Oglądam się na Roja. Czekam, aż się roześmieje, albo przewróci oczami, może zakręci palcem przy skroni na znak, że starucha jest szurnięta. Ale Roj stoi jak słup soli unika mojego wzroku i w kółko przerzuca rybę na płycie grzejnej. Kim jest ta dziewczynka? Zwracam się wprost do niego, żeby nie mógł zignorować mojego pytania. Ma na imię Eli, prawda? Kim ona jest? Eli Atkinson, odpowiada kobieta, tłumiąc chichot. Sierota z rodziny zastępczej. Ach, i to pewnie wystarcza, żeby. Urywam, bo czuję, że Dan ostrzegawczo pociąga mnie za rękaw. Właśnie otwierają się drzwi i do baru wchodzi Eli ze swoją opiekunką oraz nastoletnią dziewczyną, która na ulicy stanęła w obronie dziewczynki. Ciszę przerywa chichot starej kobiety. Potem odzywa się Dan. Dwa małe zestawy z dużymi frytkami, proszę. Zwraca się do roja, a ten odpowiada skinieniem głowy, jakby ostatniej rozmowy w ogóle nie było. Za pięć minut rzuca. Siadamy w drugim końcu baru, jak najdalej od starej kobiety. Przybrana matka Eli zamawia jedzenie i podchodzi do nas. Chciałam państwu podziękować za to, że stanęliście w obronie Eli przed tą okropną kobietą. Wygląda na zmęczoną i przybitą. Ma mysio szare włosy, zebrane niedbale w kucyk, lecz w różnych miejscach kosmyki sterczą na wszystkie strony jakby to ona przed chwilą prawie wpadła pod samochód. No i oczywiście za to, że nie potrąciliście jej córki, dodaje jakby po namyśle. Proszę się nie przejmować. Próbuję ją pocieszyć uśmiechem, który, mam nadzieję, wyraża współczucie i troskę, a nie nawiedzone obłąkanie. Czy one wiedzą, co ludzie mówią na temat Eli? Ta dziewczyna nie musi nikogo dotykać, żeby zrobić to co chce. Mam nadzieję, że wszystko w porządku? Kieruje swoje pytanie do Eli, która stoi bez ruchu, ze spuszczoną głową i wbija wzrok w podłogę. Starsza dziewczyna trąca ją w bok, a kiedy Eli nadal nie daje znaku życia, bąka: Nic jej nie jest. Dziękujemy. Dan prycha obok mnie, a ja rzucam mu gniewne spojrzenie. Siwa kobieta w kącie baru wstaje od stolika, nie spuszczając z nas wzroku. Eli podnosi wzrok i zwraca się do wychodzącej kobiety cichym, lecz czystym głosem. Pani Evans. Pierwszy raz słyszę, jak się odzywa, i nie brzmi to naturalnie. Kobieta zatrzymuje się niepewnie, jakby nie chciała patrzeć na dziewczynkę. W końcu się odwraca. Słucham. Onegdaj obcieliby pani język za kłamstwa. Rozdział szósty Idą ulicą, oddalone od siebie o kilka małych kroczków, lecz równie dobrze mogłyby je dzielić setki kilometrów. Zerka w górę na dłoń kobiety kołyszącą się przy boku. Pragnie wyciągnąć rączkę i wsunąć palce w tę dłoń, tylko żeby się przekonać, jakie to uczucie. Widywała mnóstwo dzieci, które to robiły, trzymały mamę za rękę, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie sięgnąć i połączyć się z osobą, którą kochają. A Imogen kocha swoją mamę, nawet jeśli ona nie potrafi tego odwzajemnić. Mama nie znosi słowa mamusia, bo tylko małe beksy tak mówią. Patrzy w dół. I chyba odgaduje, o czym Imogen myśli, ponieważ zabiera dłoń i wsuwa ją do kieszeni płaszcza. I tak dziewczynka straciła swoją szansę. Róż się trochę warczy Karla Tandy, odwracając głowę od swego jedynego dziecka. Nie możemy wlec się cały dzień. Rozdział siódmy Imogen. Stoję i patrzę na dom, w którym dorastałem. Mam wrażenie, jakby dwadzieścia ostatnich lat mojego życia stopniało i znikło. Ciężkie drewniane drzwi okala walijski kamień. Po ścianach pełznie bluszcz, niczym obcy, oplatający ciało gospodarza, na którym pasożytuje. Odgłos tych samych drzwi, zamykających się z hukiem za moim piętnastoletnim wcieleniem, nadal przypomina trześnięcie bicza. Wystrzał z pistoletu, a kiedy w tej samej chwili dobiega mnie łoskot zatrzaskiwanego bagażnika, podskakuje przestraszona, aż wszystko we mnie dygocze. Dan zjawia się obok mnie kilka sekund później. Pewnie myśli, że w dalszym ciągu nie mogę się otrząsnąć po tym, co się wydarzyło w mieście, i ma rację. Myślę o kobiecie wrzeszczącej na biedną Eli o zmartwiałym obliczu dziewczynki, która wyglądała, jakby nie miała pojęcia, co się stało. Ale to nie dlatego nie potrafię się zmusić do wyciągnięcia ręki i otworzenia drzwi domu, który zostawiłam za sobą jako nastolatka. Nie musisz się śpieszyć, odzywa się łagodnie Dan. Wiem, że to dla ciebie trudne. Rozumie mnie bardziej niż byłam gotowa to przyznać. Nigdy go wystarczająco nie doceniałam. Nic mi nie jest. Potrząsam głową, aby wyrzucić z niej wspomnienia. Wejdźmy do środka. W końcu udaje nam się otworzyć ociężałe drzwi frontowe, lecz musimy tak mocno na nie naprzeć, że prawie wpadamy do środka, kiedy ustępują. Przygotowuje się na zalew wspomnień jakbym czekała na zderzenie z pociągiem towarowym, ale przedpokój tak bardzo się różni od tego, co pamiętam, że przez chwilę się zastanawiam, czy trafiliśmy do właściwego domu. Śmierdzący stęchlizną czerwony dywan w złote esy floresy znikną i widać lakierowaną drewnianą podłogę. Tylko na schodach leży beżowy bieżnik w granatowe pasy. Brudne, szaro-brązowe ściany – Zostały przemalowane na świeży, jasno żółty kolor. Całość sprawia wrażenie, jakby nowy dom przebrał się za stary, który tak dobrze pamiętam. Ale mimo całego liftingu i makijażu, kości pozostały te same. Świeża farba nie zdołała zakryć pęknięć na murze osiadającego budynku. Tych samych, po których wodziłam palcem, siedząc na schodach, i czekając na powrót mamy. Czasami siedziałam tak długo, że pęknięcia zamieniały się w głębokie cienie, które straszyły, że wciągnął mnie do środka. I niekiedy pragnęłam, żeby tak się stało. Ładnie tu, zauważa Dan, wnosząc nasze torby przez próg. Mówiłaś, że to kompletna nora. Musiała go odremontować, odpowiadam. Oczywiście mam na myśli moją matkę. Czuję jednocześnie ulgę, że dom nie przypomina tego z moich wspomnień i gniew, że włożyła tyle trudu, by mieć przyzwoite mieszkanie dopiero po moim odejściu. Przez te wszystkie lata mieszkałyśmy wśród łuszczącej się farby i wykwitów czarnej pleśni, podczas gdy ona snuła się po domu niczym duch, udając, że nie zauważa, jak dom i nasze życie ulegają rozkładowi. To zaoszczędzi nam pracy. Dan uśmiecha się szeroko i idzie otworzyć drzwi do salonu. To dla mnie za szybko. Nie chcę się zachowywać jak roztrzęsiona histeryczka, ale miałam nadzieję przejść przez ten etap trochę wolniej. Może gdybym zdradziła Danowi choćby cząstkę tego, jak wyglądało moje życie w tym domu, zrozumiałby tę powściągliwość. Na razie. Aby odwlec moment wejścia w głąb mieszkania, udaję, że przeglądam stertę korespondencji piętrzącą się na drewnianej podłodze. Większość to rachunki, rachunki i kolejne rachunki. Mama zostawiła pieniądze na pokrycie kosztów pogrzebu, więc zorganizowałam odpowiednią ceremonię, ale na nią nie poszłam czuję łagodną mieszaninę żalu i wstydu z powodu tego ostentacyjnego gestu, tego ostatniego pieprzecie. Ale ta kobieta przez całe życie miała mnie w nosie i nie kiwnęła nawet palcem, kiedy odchodziłam. Przyszło coś do nas, mówię. Lecz Dan, tłuczę już w kuchni szafkami, mam rocząc od czasu do czasu coś w rodzaju do czego to może służyć? Zważywszy na to, że przez ostatnie pięć lat prawie nie wchodził do pomieszczenia, w którym przygotowuje się jedzenie, nie zdziwiłabym się, gdyby właśnie odkrył piecyk. Różowa koperta, zaadresowana do mnie i dana, raczej wyklucza prawników i urząd skarbowy. Rozdzieram ją i twarz mi się rozjaśnia na widok podpisu nadawcy. Cześć, mieszczuchy! Zostawiłam wam dobroczynny pakiet powitalny na podwórku za węglarką. To ten ciemny cynowy gadżet. Na wypadek, gdyby mieszkanie w wielkim smogu osłabiło wam pamięć. Odwiedźcie nas, kiedy będziecie mogli. Weźcie ze sobą wino. Mam nadzieję, że nie uznacie tego za dziwactwo. Pam XX. To bardzo miłe z jej strony. Dan zjawia się z powrotem przy mnie. Szkoda, że nie miała kluczy, żeby wejść i trochę posprzątać. Wszędzie leży przynajmniej centymetr kurzu. Będziesz miał co robić, czekając na wenę. Uśmiecham się i całuję go w czubek nosa. Nie obraź się, ale chciałabym rozejrzeć się trochę sama. Czuję się nieco przytłuczona tym powrotem do domu, w którym już nie ma mamy. Oczywiście. Ruchem głowy Dan wskazuje drzwi frontowe. Przyniosę resztę rzeczy z samochodu. Przez następną godzinę wędruję po tych odległych wspomnieniach wypełniających mój dom rodzinny. Tyle rzeczy się zmieniło. Pomału zaczynam dochodzić do wniosku, że to nie będzie jednak takie trudne, jak sądziłam, gdy na drewnianej półce dostrzegam zegar, który kiedyś stał na kominku w salonie. Ukryty relikt tylko czekał, aby wypchnąć mnie w podróż do przeszłości. Ze ściśniętym gardłem przypominam sobie, ile godzin spędzałam, wpatrując się w ten zegar, z mieszaniną trwogi i podniecenia, czekając na powrót mamy, zastanawiając się, czy dzisiaj będzie ten dzień, kiedy ze mną porozmawia, kiedy przyniesie nam coś do jedzenia z frytkarni, i wiedząc, że tak się nie stanie. Zdejmuję zegar z półki i obracam go w dłoniach. W tym cyferblacie odbija się całe przepełnione rozpaczą życie. Wskazówki zatrzymały się w czasie, a mnie uderza dziwne wrażenie, że stanęły dokładnie w chwili, kiedy zmarła moja matka. Nie bądź śmieszna, mówię sobie, ale nie mogę pozbyć się tego uczucia. Zegar wiedział, że jego zadanie dobiegło końca. Nie musiał już liczyć godzin do powrotu mamy, ponieważ ona nigdy nie wróci. Odstawiam go i mrugam powiekami, żeby zdusić łzy, które nagle napłynęły z niepowstrzymaną siłą. Płacz niczego nie rozwiązuje, Imogen. To jedna z niewielu rad, jakich mi w życiu udzieliła. W dodatku nie miała racji. W dniu, kiedy odeszłam, Czekałam, aż znajdę się bezpiecznie w obskurnym akademiku, po czym wybuchłam okropnym, głośnym szlochem, aż płuca mi omal nie eksplodowały. Kiedy zbudziłam się na zajutrz ze spuchniętymi oczami i głową pękającą, jakbym wypiła duszkiem ćwiartkę wódki, czułam się zaskakująco oczyszczona. I przyrzekłam sobie, że nigdy więcej nie uronię łzy przez kobietę, która ani razu przez 15 lat nie powiedziała, że mnie kocha. Rozdział ósmy Słońce wyciekło ze świata i podwórze przybrało ponure, liliowo-szare odcienie. Lecz niebo nie zamierza się poddać ciemności. Sara tak długo siedziała z podwiniętymi pod siebie nogami, przeglądając w telefonie Facebooka. Że prawie nie zauważa, jak wokół niej gromadzą się cienie, jak pomału ucieka ciepło wygonione przez wieczorny chłód. Dopiero gdy po jej gołych ramionach prześlizguje się łagodny wietrzyk, podnosi głowę i mruga zaskoczona. Psia krew, Która to godzina? Spogląda z powrotem na komórkę. Dziesięć po szóstej dziewczęta i bili powinni już przyjść na jedzenie. Dziwne, że jeszcze nie zaczęli marudzić. Nauczyła się już, że dzieci są ciągle głodne. Oczywiście poza Eli, ale Eli jest wyjątkiem prawie pod każdym względem. A skoro mowa o dzieciach, to gdzie one są? Kręciły się w głębi ogrodu wokół domku do zabaw. Jak dawno temu? Pół godziny? Czterdzieści minut? Stanowczo za dużo czasu straciła na kłótnie z kuzynką Marka, Tiną, na temat artykułu, który zamieściła na profilu. Autorzy głosili, że kobieta, która po czterdziestce chce mieć dziecko, jest zwyczajną egoistką. Tina doskonale wiedziała, że Sara go przeczyta, a mimo to odegrała swoje Sorki, słonko, nie wiedziałam, że cię to tak rozdrażni, xx. Głupia jędza zrobiła to z wyrachowaniem. W każdym razie, zwykle Sara przynajmniej słyszała dzieci bawiące się gdzieś w pobliżu, jeśli nawet ich nie widziała. Tymczasem teraz w ogrodzie zalega cisza. Mary? Billy? Eli Żadnej odpowiedzi. Na wszelki wypadek zagląda za domek, ale nie ma tam żywej duszy. Wraca do domu i woła, Lecz i tutaj odpowiada jej milczenie. Gdzie oni się podzieli? Stara się nie panikować. Szybko wychodzi z powrotem do ogrodu i gorączkowo przeczesuje wzrokiem podwórze. Jest małe. Na środku jedno drzewo, pod płotem domek do zabaw, a dalej niewielka połać nieużytków. Nieużytki. Czemu od razu nie pomyślała, żeby tam sprawdzić? Dzieci zawsze przekradają się przez dziurę w płocie, chociaż zwykle słyszy, jak myszkują między krzakami, śmieją się i krzyczą. Tym razem jednak w nieruchomym powietrzu panuje cisza. Mary woła podchodząc do połamanych desek. Billy? Eli? Przez dziurę trzeba się przeciskać. Ale Sara nie jest gruba, więc bez trudu udaje jej się przejść na drugą stronę, chociaż zahacza koszulką o sterczące drzazgi, a włosy zaczepiają się o gałęzie niestrzyżonego żywopłotu rosnącego wzdłuż ogrodzenia. Zarośnięty krzakami i pokrzywami plac oddziela posesję Sary i Marka od dwóch sąsiednich. Nikt tak naprawdę nie wie, do kogo należy ten teren. Leży osierocony i zaniedbany, od kiedy Jeffersonowie mieszkają przy Alei Akacjowej. Marka i Sarę brzydki, zaniedbany ugór kłuje w oczy. Dla dzieci to prawdziwy, przygodowy raj. Dostrzega je natychmiast. Klęczą na jedynym skrawku gołej ziemi. Cała trójka zaciska mocno oczy a Mary i Bili kołyszą się lekko w przód i w tył. Eli siedzi nieruchomo jak posąg, tylko jej usta poruszają się szaleńczo w cichej inkantacji. Sare przechodzą ciarki. Włosy jeżą jej się na karku. Znalazła dzieci i wygląda na to, że nic im nie jest, więc dlaczego czuje na ramionach gęsią skórkę. Dzieci, Podchodzi bliżej. Nie mogli jej nie słyszeć, mimo to żadne nawet nie poruszyło powieką. Przeciska się przez gąszcz krzaków, kolców i gałęzi, a po wyjściu na polankę staje obok Eli. Dzieci! woła. Wyciąga rękę, żeby chwycić Eli za ramię, lecz w tym samym momencie usta dziewczynki nieruchomieją i cała trójka jednocześnie otwiera oczy. Później Sara powie Markowi, że wyglądali, jakby zdjęto z nich zaklęcie. Co się stało, Mamusiu? Pyta Mary z rozszerzonymi oczami. Co ty tu robisz? Wołałam was z podwórka. Nie odpowiadaliście. Co wy tu robicie? Co się tu wyprawia? Bawimy się, pani Jefferson? Eli podnosi wzrok. Ciemne oczy wpijają się w twarz Sary. Tylko ona z całej trójki nie wygląda na oszołomioną ani zdezorientowaną. Billy patrzy to na Eli, to na otaczające ich krzaki, jakby się zastanawiał skąd tu się wziął. Billy? Tylko się bawimy, pani Jefferson? Więc dlaczego mnie nie słyszeliście? Stałam tuż obok. Eli ani na moment nie odrywa wzroku od Sary. Nie wygląda na skruszoną, przeciwnie. Zaciska wyzywająco zęby. Rany, czy to takie ważne? Mary przerywa milczenie warknięciem. Znalazłaś nas. Chodźcie. Zwraca się do pozostałej dwójki. Eli i Billy podnoszą się. I w ślad za mery opuszczają polankę, po czym przechodzą przez płot z dużo większą łatwością niż Sara. Dopiero po powrocie do domu. Kiedy zamyka się w łazience, Sara wybucha przerażonym szlochem, który od dłuższego czasu tłumiła. Rozdział dziewiąty I Mogen Patrzę w ogień. Obserwuję, jak płomienie podnoszą się i przygasają, trzaskają i syczą. Uśmiecham się do Dana, który wręcza mi kubek gorącej czekolady z piętrzącą się bitą śmietaną. Dziękuję. Jak to dobrze, że pami wykazała się taką troskliwością. Prawie się roześmiałam, kiedy po otwarciu pudełka od mojej starej przyjaciółki znalazłam w nim wino. Herbatniki, prażynki krewetkowe, czekoladę pitną oraz bitą śmietanę, a obok worek z polanami do kominka, wiązkę szczap z przyczepioną karteczką na rozpałkę oraz paczkę podpałki. Chyba nas uważa za parę wielkomiejskich kretynów, zażartował Dan. W głębi ducha jednak cieszy się, że ktoś wykonał za niego tę robotę. Ma to wypisane na twarzy. Już się nie mogę doczekać, kiedy jutro pokażę mu drewutnie i siekierę. Chodziłam po domu jak ślepiec, dotykałam ścian, mebli, próbowałam wykrzesać z siebie jakieś uczucia, ale za dużo się tu zmieniło. I ja się zmieniłam. Nie jestem już tą nieszczęśliwą dziewczynką, która klęczała w sypialni. Modląc się do Boga, w którego nie wierzyła, aby mama, której prawie nie znała. Otworzyła drzwi i wzięła ją w ramiona. Najdziwniej się czułam, gdy otworzyłam drzwi do pokoju mamy, gdzie mieliśmy spać. Kiedy byłam dzieckiem, nie wolno mi tu było wchodzić, więc miałam bardzo mgliste wspomnienie tego, jak wyglądał, nawet jeśli zakaz nie zawsze mnie powstrzymywał. Gdy tylko przeszłam przez próg, zmroziła mnie odruchowa myśl, że mama się wścieknie. Jeśli mnie tu zobaczy, nie bądź śmieszna, Imogen. Nie jesteś już dzieckiem. Mimo to wyszłam stamtąd jak najszybciej. Lecz za żadne skarby świata nie potrafiłam się zmusić do otwarcia drzwi własnego, dawnego pokoju. Jesteś dziwnie milcząca, zauważa Dan, biorąc w palce kosmyk opadający mi na twarz i zakładając go za ucho. Cały czas myślisz o tym dzisiejszym wypadku? Czy chodzi o coś innego? O wypadku, kłamie. To łatwiejszy temat niż fakt, że nie jestem w stanie otworzyć drzwi do pokoju nastoletniej Imogen Tandy, ze strachu, że otworzę w ten sposób inne drzwi, których nie będę umiała potem zamknąć. Szczerze mówiąc, cały czas chodzi mi po głowie, jak te kobiety zachowywały się wobec dziewczynki. Czy ona ci wyglądała na kogoś, kto może wypchnąć drugie dziecko na ulicę? Mówiąc to, zdaję sobie jednak sprawę, że nikt nie potrafi zdefiniować, jaki człowiek jest zdolny do przemocy, a jaki nie. A już na pewno nie ty, szepcze mi do ucha złośliwy, cichy głos. Twoja kartoteka nie zasługuje pod tym względem na medal, prawda? Była dziwna zauważa Dan. Aż mnie ciarki przeszły w tym barze. Ile znasz dzieci, które potrafiłyby komuś grozić obcięciem języka? I skąd wiedziała, że ta kobieta mówiła akurat o niej? Nie było jej w barze, kiedy toczyła się rozmowa. Macham lekceważąco ręką. Ona jej nie groziła obcięciem języka, tylko powtarzała coś, co usłyszała w szkole albo gdzieś indziej. Odnoszę wrażenie, że ta pani Evans nie pierwszy raz rozsiewała swoje idiotyczne teorie. Może dziewczynka mówiła o innych kłamstwach? Jej przybrana matka okropnie się zawstydziła, chociaż nie wiem, czy bardziej tym, co powiedziała Eli, czy tym, że się roześmiałeś. Wiem. To się nazywa genialne wyczucie chwili, nie sądzisz? Może nie powinienem się śmiać, ale przynajmniej rozładowałem napięcie. Ona nie dotknęła tej dziewczynki, myślę na głos, ignorując zadowolony uśmiech na jego twarzy. Mój mąż nie potrzebuje zachęty, żeby obrócić w żart każdą sytuację. Widziałeś to, prawda? Stały prawie pół metra od siebie. Zauważylibyśmy, gdyby ją popchnęła. Szczerze mówiąc, ja niczego nie widziałem, przyznaje Dan z zakłopotaniem. Zarejestrowałem tylko, że stoją na chodniku, ale nie zwracałem uwagi, co robią. Ale przecież powiedziałeś policjantowi. Wiem, kuli się lekko. Nie złość się na mnie. Potwierdziłem po prostu twoją wersję. Ta baba była okropna, chciałem cię wesprzeć. Kiedy policjant spisywał moje zeznania, powiedziałem, że widziałem dziewczynki, ale nie zauważyłem, żeby któraś którąś popchnęła, co jest zgodne z prawdą. Dodaję szybko, kiedy otwieram usta. Nie widziałem żadnego popychania. Ale nie mógłbym również przysiąc, że tego nie zrobiła. Nie przyglądałem im się. Wracam myślami do tamtej chwili, do tych kilku sekund sprzed zderzenia. Tuż po wypadku nie miałam żadnych wątpliwości, że dziewczęta stały od siebie w pewnej odległości, lecz to było wtedy, kiedy Dan mnie popierał, kiedy potwierdził, że widział to samo co ja. Czy naprawdę mogłabym przysiąc, że nie odwróciłam na sekundę wzroku? Czy zeznałabym w sądzie, że Naomi sama się przewróciła? Próbuję odtworzyć w umyśle ten moment niczym film, wideo, ale nie potrafię zobaczyć, co się stało. Im zapomnij o tym. Nikomu nic się nie stało i nie wygląda na to, żeby ta wariatka chciała wnosić pozew przeciwko dziecku. Więc nie psujmy sobie pierwszego wieczoru w nowym domu. To jest właśnie u niego takie piękne. Omel nie przejechaliśmy dzisiaj dziecka, ale przecież nie powinniśmy psuć sobie wieczoru, prawda? Ma rację. Zawsze ma rację. Co dobrego przyjdzie z zadręczania się myśleniem? Nikomu nic się nie stało. Obie matki wróciły do domu z dziećmi, i jest to najlepsze zakończenie, jakiego można pragnąć. Więc czemu ta sprawa nie daje mi spokoju? Rozdział dziesiąty. Apel całej szkoły wydaje się doskonałą okazją. Kiedy już podjęła decyzję, kiedy już uporała się w myślach z problemem oszustwa uznając, że po prostu daje Jasmin największą szansę zdania egzaminu, jaką może mieć. Reszta była już prosta. Znacznie prostsza niż sądziłaby Florence. Wadą dyrektorskich zabezpieczeń jest to, że oni wszyscy właściwie nie wierzą, aby ktokolwiek próbował oszukiwać, więc niewiele uwagi przykładają do wymyślania środków zapobiegawczych. Pragną wierzyć, że oszustwa są niemożliwe, zamknięte szuflady, zapieczętowane dokumenty. A tymczasem trzech nauczycieli ma klucze do szafy z dokumentacją i każdy z nich chętnie pożyczy koleżance klucz do magazynu z zaopatrzeniem, a przecież wiszą one na tym samym kółku. Uczynnemu strażnikowi nie przejdzie nawet przez myśl, że Hanna może zdjąć ten drugi aby się nim posłużyć kilka dni później. Nawet jeśli zauważą, że zniknął, pomyślą raczej, że odpadł z kółka, bo przecież żaden nauczyciel w szkole nie kradnie, nie kłamie, ani nie oszukuje. Problem z Florence polega na tym, że wolałaby podejrzewać swoich podwładnych o niekompetencję i gapiowatość, niż o przebiegłość i kradzież. Ma co najmniej 20 minut, zanim skończy się apel i zaczną się normalne lekcje. To wystarczy, żeby pstryknąć zdjęcie egzaminów poprawkowych z matematyki, które jej siostrzenica ma zdawać w przyszłym miesiącu. Jasmin była załamana, kiedy oblała w zeszłym roku. Hanna chce się tylko upewnić, że dziewczyna powtarza właściwe partie materiału, nie zamierza jej pokazywać konkretnych zadań. To by było niemoralne. Wskaże jej tylko odpowiednie działy i równania, które powinna przećwiczyć, a to przecież nie jest tak naprawdę oszustwem. Jasmin ma cztery tygodnie do egzaminu, zdąży się nauczyć czego trzeba. Hanna rozgląda się po korytarzu. Nie jest zupełnie pusto. Od czasu do czasu wychodzi z klasy jakiś nauczyciel któremu udało się znaleźć pretekst, żeby się wymigać od apelu, albo z sali wybiega gorączkowo uczeń, który rozpaczliwie potrzebował do łazienki. To nieważne. Hanna nie popełnia przestępstwa wchodząc do magazynu, a to, co zamiesza tam zrobić, zajmie tylko kilka sekund. Nawet gdyby zabłąkało się tu jakieś dziecko, nie zorientuje się, że ona robi coś niewłaściwego. Z oczywistych powodów uczniom nie mówi się, gdzie są przechowywane dokumenty egzaminacyjne. Magazyn jest słabo oświetlony i wygląda jak chlew. Hana nigdy nawet nie próbowała tu sprzątać, ale zna nauczycieli, którzy spędzali w wakacje całe dnie, usiłując zaprowadzić tu jakiś porządek. Na próżno. Ona nie zamierza poświęcać swoich wolnych dni na porządkowanie cudzego bałaganu niektórzy nauczyciele są gorsi niż cholerne dzieciaki. Szafa, w której przechowywane są testy egzaminacyjne, stoi w głębi i jest tak niska, że Hanna musi przykucnąć, aby do niej zajrzeć. Mocuje się z cieniutkim kluczykiem, aż w końcu, po chwili, która trwa całą wieczność, udaje jej się otworzyć drzwiczki. Dokumenty w zasanej folii Leżą ułożone w porządku alfabetycznym, więc znalezienie partii z poprawką GCSE z matematyki zajmuje kilka sekund. Otwarcie plastikowego opakowania również nie nastręcza problemu. Hanna wyciąga nożyk introligatorski, który ukryła wczoraj w skrzynce z narzędziami za opakowaniem temperówek i robi wąskie nacięcie w miejscu zgrzewania folii. Chociaż przekonywała siebie, że wszystko pójdzie jak spłatka, że to tylko proste, dwuminutowe zadanie, serce wali jej jak oszalałe. Uspokój się do cholery, beszta się w duchu. Co będzie, jak dostaniesz zawału i znajdą cię tu z arkuszem egzaminacyjnym w dłoni? Pozwala sobie na dyskretny uśmiech, kiedy wyciąga jeden z testów i pstryka zdjęcia komórką. Rany. Zadania wyglądają na trudniejsze niż na pierwszym egzaminie. Całe szczęście, że do nich zajrzała. Jasmin na pewno by nie powtórzyła nawet połowy tego materiału. Wsuwa arkusz z powrotem do plastikowego opakowania i odkłada je na miejsce. Nie przejmuje się nacięciem. Zrobiła je w takim miejscu, że nikt nie zauważy, kiedy będą otwierać dokumenty. Dla pewności zgłosi się na ochotnika do komisji egzaminacyjnej w czasie poprawek i osobiście rozpakuje testy. Obrzuca spojrzeniem szafę i gratuluje sobie w duchu dobrze wykonanej roboty. Nie ma wyrzutów sumienia. Gdyby naprawdę nie chcieli, żeby nikt tu nie zaglądał, zadbaliby o lepsze zabezpieczenia. Prawdopodobnie połowa tych paczek z arkuszami ma nacięcia wykonane przez innych nauczycieli, którzy w nich węszyli. Wrzuca nóż introligatorski do pudełka z narzędziami do plastyki porozstawianymi na podłodze i odwraca się, żeby wrócić do klasy. I wtedy serce podchodzi jej do gardła. W drzwiach stoi w milczeniu Eli Atkinson. Eli Hana przykleja na twarz sztywny uśmiech przeznaczony dla młodszych dzieci. Ta dziewczyna potrafi przyprawić ogęsią skórkę. Hana nasłuchała się różnych opowieści o tym, jak jej rodzice i brat zginęli w pożarze domu i tylko Eli wyszła z niego cało. Była w dwóch rodzinach zastępczych, zanim wzięli ją Jeffersonowie, a kobieta z place to be, która miała jej pomóc się zaadaptować, odeszła w tajemniczych okolicznościach zaledwie trzy tygodnie po pierwszym spotkaniu z dziewczynką. To tylko dziecko, powtarza sobie Hanna. Co mi może zrobić? Czemu nie jesteś na apelu? Eli nie odpowiada. Tylko patrzy na nią tym swoim cynicznym wzrokiem, jakby ją taksowała i ocena wypadła bardzo niezadowalająco. Powinnaś być na apelu, powtarza Hanna. Lecz nawet ona słyszy w swoim głosie znacznie mniej pewności. Wydaje jej się, że Eli ma mrocze coś pod nosem. Słucham? Co mówiłaś? Cisza. Eli ma czekoladowo-brązowe oczy, które wydają się bezdenne i teraz świdrują ją na wylot, aż Hanna ma uczucie, jakby wrosła w ziemię. Nagle w holu wybucha kakofonia głosów. Apel się skończył. Uczniowie wysypali się na korytarz i Hanna uwalnia się od tego dziwnego uroku. Prycha z niesmakiem, łapie z półki pierwszą lepszą paczkę i macha nią w stronę dziewczynki. — Przyszłam po oznajmia, po czym przeciska się obok niej do wyjścia. Eli odwraca się i wtapia w tłum dzieci, podczas gdy Hana drżącymi palcami próbuje zamknąć drzwi magazynu. Rozdział jedenasty Imogen Wyglądasz oszałamiająco. Dan wydaje ciche gwizdnięcie i szczypie mnie lekko w pośladek. Od kiedy kilka miesięcy temu zwolniono mnie z pracy, mąż widywał mnie jedynie w piżamie albo sportowych leggingsach. Co nie znaczy, że uprawiałam jakiś sport. Przeciwnie. Całe dnie spędzałam na kanapie, i tylko zmieniałam pozycję, kiedy przynosił mi posiłki. Miło znowu się poczuć jak człowiek. Denerwujesz się? Pyta. Trochę, przyznaję. To dziwne uczucie wrócić tu po tylu latach. Do tego nowa praca, tym razem tego nie schrzanie. Nie obawiaj się, to co się stało w Morgan and Astley, więcej się nie powtórzy. Nie martwię się o to, mówi Dan. Mimo to zauważam na jego twarzy przelotny wyraz ulgi. Niepokoję się tym, jaki wpływ ma na ciebie to miejsce. Od przyjazdu jesteś dziwnie cicha. Wczoraj przez północy krążyłaś po domu, byle tylko nie położyć się do łóżka w pokoju swojej mamy. Przecież wiesz, że mogliśmy sprzedać ten dom. I zostać w Londynie. Jak długo? Nie stać nas było na czynsz, od kiedy przestałam pracować. Wykrwawialiśmy się. Trudno żyć ze świadomością, że przeze mnie topnieją nasze skromne oszczędności. Babcia zostawiła mamie ten dom bez długu hipotecznego. Teraz należy do nas. Złożyłam chyba czterdzieści podań o pracę i wszędzie indziej mnie odrzucono. Nie mieliśmy wyboru. Wiesz o tym. Mieliśmy wybór, prostuje Dan łagodnie. Wiem, co ma na myśli. Nie chcę brać pieniędzy od twoich rodziców. Odpowiadam bardziej szorstko, niż zamierzałam, ale Dan tylko wzrusza ramionami. Oni nie mieliby nic przeciwko. Ale ja bym miała. Z wielkim wysiłkiem staram się łagodzić głos. Wiem, że jego rodzice nie mieliby nam tego za złe. Dan jest jedynakiem, więc starali się ściślej mówiąc, jego mama zawsze bardzo się starała mnie zadowolić żebym się na nich nie wypięła i nie zabrała ze sobą swoich jajników. Kiedy nas odwiedzają, zawsze przywozi ze sobą kwiaty i wino, a ostatnio przyjechała z wydzierganym piórniczkiem. Brzoskwiniową rurą, która wyglądała tak obscenicznie, że kiedy Dan uchwycił moje spojrzenie, musiałam przeprosić i wyjść do kuchni, gdzie popłakałam się ze śmiechu do lodówki. Sam powiedziałeś: To ma być nasz nowy początek. Zostawiamy za sobą etap bezrobocia i wynajmowanego mieszkania, na które nie było nas stać, i zaczynamy życie we własnym domu. A ja nową pracę. To dla nas bardzo ważne. Dla ciebie, poprawia mnie Dan. Dla mnie to ty jesteś ważna. Wiem, że nie chcesz rozmawiać o swojej mamie. Zauważa mój wzrok i podnosi ręce na znak kapitulacji. W porządku, znasz mnie im. Nie chcę cię naciskać, ale mam nadzieję, że pewnego dnia zostawisz za sobą to, co się wydarzyło. Dla dobra naszej rodziny. Nagle moje usta zamieniają się w pustynię. Kiwam głową i odwracam wzrok. Muszę już iść, mówię. Nie powinnam się spóźnić pierwszego dnia do pracy. Rozdział dwunasty W klasie panuje cisza. Wszystkie dzieci pracują, więc Hanna wyjmuje iPada. Ma co najmniej pół godziny na Facebooka. Może kupi sobie nowe buty, coś na weekend. Mija zaledwie pięć minut samodzielnej pracy, kiedy Eli podnosi rękę. Hanna powstrzymuje chęć, aby głośno westchnąć. Słucham, Eli? Proszę pani, chciałabym o coś zapytać? W sprawie moralności. W piersi hana wzbiera groza. Czuję się jak zwierzę w potrzasku. Słucham. Dziewczynka uśmiecha się prawie niedostrzegalnie, lecz na widok tego uśmieszku Hanna dostaje gęsiej skórki. Chciałam zapytać, co według pani powinna zrobić osoba, która widziała, jak ktoś oszukuje? Niech to szlak. Wiedziała, że ta mała zauważyła ją w magazynie, ale jak mogła się domyślić, co tam robiła? Chyba, że wie, gdzie są przechowywane testy, lecz to mało prawdopodobne. Eli chodzi dopiero do siódmej klasy. Takie rzeczy nie powinny jej nawet interesować. Dla niej Hanna musiała wyglądać, jakby przyszła po zapas przyborów do lekcji. Myślę, że powinna się upewnić, czy dobrze widziała. Ale uważa pani, że taka osoba powinna o tym komuś powiedzieć? naciska dziewczynka. Na przykład pani dyrektor? Hana się krzywi. Nie mając dowodu, byłabym ostrożna. Mogłoby to wyglądać, jakby chciała komuś narobić kłopotów. Możesz przyjść do mnie, żeby porozmawiać po lekcjach, jeśli chcesz. Eli znowu się uśmiecha, tak samo nieznacznie jak poprzednio. Myślę, że to niepotrzebne. Proszę pani. Dziękuję bardzo.